Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i okołoksiążkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książkach, które skończyłam czytać w marcu. W marcu 2020 roku, czyli w okresie, który częściowo pokrywa się z okresem kwarantanny, samoizolacji, czyli można byłoby przypuszczać, że bardzo dużo książek będę czytać. Niestety wcale się tak nie stało. Przeczytałam zaledwie 4 książki, a tak naprawdę przeczytałam 3, a jedną z nich wysłuchałam w postaci audiobooka. 3 książki mam ze sobą, audiobooka nie mam ze sobą, ale zaraz o nich oczywiście opowiem. Te 3 książki w takiej chronologicznej kolejności to Stowarzyszenie umarłych poetów N.H. Kleinbaum, Pani Dalloway, wypożyczona z biblioteki, natomiast mam ją w wydaniu z wydawnictwa Znak z 2018 roku, bardzo ładna okładka, twarda. Druga książka w papierze, którą skończyłam czytać, to Zimowla Dominiki Słowik, o której było bardzo głośno w ubiegłym roku. I również jest to książka z wydawnictwa Znak, z tym, że akurat w tym przypadku nie jest to twarda okładka. Oraz trzecia książka, tym razem z wydawnictwa WAB. Książka nagrodzona Nagrodą Pulitzera w 2018 roku, czyli Andrew Sean Greer, książka Marny. Taki ma tytuł. No i pozwólcie, że Wam opowiem, co myślę o tych książkach, bo nie o wszystkich mówiłam w poprzednich odcinkach. Stowarzyszenie Umarłych Poetów było książką, którą skończyłam słuchać jako pierwszą w marcu. Ja ją zaczęłam jeszcze w lutym słuchać. Skończyłam na początku marca i przyznam szczerze, że jako większość takich klasycznych powieści amerykańskich, bo akurat według mnie Stowarzyszenie Umarłych Poetów do takich można zaliczyć, to jest książka, która tak naprawdę jest skierowana do młodego czytelnika, czyli raczej jest to książka z kategorii young adult, przynajmniej ja bym ją tak zakwalifikowała. Jest to książka o młodych ludziach, nie pamiętam dokładnie, z którego roku ona mogłaby być, ale to są gdzieś lata 60, może nawet nie 60, 70, 80, gdzieś na amerykańskim koledżu. To jest koledż wyłącznie męski, to znaczy tylko chłopcy tam uczęszczają. I jest to koledż, w którym bardzo ścisłe reguły obowiązują. Również rodzice są bardzo tacy wymagający w stosunku do swoich dzieci i uczniów zarazem. I w tym momencie do tego koledżu przychodzi nowy nauczyciel od języka angielskiego, od literatury angielskiej i on troszeczkę chłopaków takim swoim niestandardowym podejściem do nauczania, takim nauczaniem raczej wolnego myślenia, samodzielnego myślenia, szukania własnych pragnień, dążenia do tego, czego się tak naprawdę chce i czego się w głębi duszy pożąda. Troszeczkę ich zbuntował, stali się bardziej otwarci na świat, stali się bardziej odważniejsi w poszukiwaniu swoich pragnień i w poszukiwaniu swojego przeznaczenia, może tak bym to nazwała. No i oczywiście tutaj całe koledżowe towarzystwo, to znaczy nauczyciele i rodzice są tak naprawdę przeciwni tej rewolucji. I o tym jest ta książka. Natomiast nie była to dla mnie jakaś super przygoda, nie była to też jakaś intelektualna podróż, ani język nie był jakiś rewelacyjny. Zakwalifikowałabym tę książkę do właśnie literatury młodzieżowej, która raczej spodoba się ludziom gdzieś tak do 20 roku życia. Mnie w tym momencie nie porwała. Pamiętam po prostu też dobry film sprzed naprawdę kilkunastu lat na pewno. I właściwie tylko z sympatii do tego filmu i z takiego wspomnienia, że to było coś ciekawego, chciałam przeczytać, właściwie wysłuchać tej książki. No i tak właśnie się stało. Wysłuchałam, dałam jej tak naprawdę na Goodreads tylko 2 gwiazdki, bo po prostu uznałam, że była w porządku i nic ponad to. Drugą książką, jaką skończyłam czytać w marcu, jest to książka Pani Dalloway. I o tej książce ja już mówiłam na podcaście, porównując ją z książką Michaela Cunninghama, Godziny, którą skończyłam z kolei czytać w lutym. Ponieważ Godziny Michaela Cunninghama są wzorowane na Pani Dalloway, Virginii Woolf. Także posłuchajcie, odsyłam Was właśnie do tamtego odcinka porównującego te 2 książki. Natomiast jeżeli chodzi o samą Panią Dalloway, Podobała mi się w porządku, ale muszę przyznać, że bardziej podobały mi się godziny Michaela Cunninghama, który wyciągnął z tej książki więcej, rozbudował ją, zrobił właściwie coś ciekawszego niż to było w książce Virginii Woolf. Trzeba też spojrzeć na książkę Virginii Woolf jako na coś, co było wydane bardzo dawno temu. To był początek chyba XX wieku, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj jest tak naprawdę dosyć innowacyjnie zastosowany strumień świadomości, bo przeskakujemy też uwagą z myśli jednej bohaterki lub jednego bohatera do innego bohatera. Jest to dość czasami zaskakujące i takie dezorientujące, przynajmniej ja się troszeczkę czułam taka zdezorientowana, bo nie byłam do końca pewna, w której głowie i w czyjej głowie jestem, natomiast sama książka bardzo ciekawa. Zdecydowanie polecam tę książkę bardziej do czytania takiego ciurkiem, a nie odkładania książki co chwila, czyli raczej nie nadawałaby się ta książka do tramwaju, no chyba, że jedziecie długo tramwajem, bo lepiej się skupić niż przerywać co jakąś chwilę wątek. W ogóle tutaj jest dużo uwagi poświęconej właśnie uwadze. Według mnie jest to książka, która uczy uważności, takiego słowa, które ostatnio zrobiło furorę, świadomości każdej upływającej, każdej dziejącej się w tym momencie chwili. Bo tutaj dużo uwagi jest poświęcone temu, co się aktualnie dzieje, nawet takim wydarzeniom z zakresu codzienności zupełnej. To znaczy, nie wiem, wiatr wieje, liście się kołyszą na wietrze. Dostrzeganiu takich drobnych chwil, takich drobnych wydarzeń jest tutaj dosyć istotne. Więc tak, książka mi się podobała, ale dałam jej też 3 gwiazdki, nie było to nic szczególnego. Kolejną książką, jaką skończyłam w marcu, to jest Zimowla Dominiki Słowik, która za ubiegły rok otrzymała, jeśli się nie mylę, Paszport Polityki. Zaraz to sprawdzę, poczekajcie chwilkę. Tak, nie myliłam się, dostała ta książka Paszport Polityki w kategorii literatura za ubiegły rok. Książka autorki, którą znam sprzed kilku lat, za książkę Atlas Doppelganger, która to książka bardzo mi się podobała i muszę przyznać, że to były bardzo podobne książki w pewnym zakresie struktury, w pewnym zakresie historii, która dzieje się w przeszłości, którą tak naprawdę główny bohater, a chyba w obu przypadkach jest to bohaterka, wspomina swoje dzieciństwo. W jednej i w drugiej, czyli w Atlasie Doppelganger i w Zimowli. Książka opiera się właśnie na wspomnieniach. I jest tutaj dużo rzeczy, które się dzieją we wspomnieniach z młodości. Jest tutaj wiele rzeczy, które są wyolbrzymione. Czasami wręcz dzieją się w takim aspekcie magicznym. Są rzeczy takie, które się nie dzieją na co dzień, nie są możliwe, natomiast we wspomnieniach wszystko może się wydarzyć, nawet można lewitować, prawda? Więc jest to właśnie taka książka trochę magiczna, trochę ciepła, a też tak naprawdę jest tu taki wątek podążania za tajemnicą, który jest bardzo ciekawy i trzyma w napięciu i nie pozwala tak naprawdę odłożyć książki na bok. Mnie się ona też dość mocno skojarzyła z książką Kult, bo i w książce Kult jest mowa o objawieniach oławskich, natomiast w książce Zimowla jest tutaj taki motyw też pewnego rodzaju objawień, jakichś małych cudów, które się dzieją w wyobrażonej wsi Cukrówka. Książka jest ciekawa, natomiast nie jest ona niczym jakimś takim wybitnym, przynajmniej dla mnie. Jest to bardzo fajna, sensacyjno-magiczna powieść. Bardzo polecam na dłuższe wieczory, szczególnie teraz na kwarantannę to jest naprawdę fajny pomysł, żeby sobie przeczytać Zimowlę, bo to jest coś, dzięki czemu się oderwiecie od tej codzienności w bardzo przyjemny świat. Taki, nawet jeżeli tam się dzieje coś złego, to generalnie są to takie rzeczy złe, ale z zakresu, nie wiem, jakiejś bajki dla dzieci, więc to jest coś ciekawego. No i ostatnia książka przeczytana przeze mnie w marcu to jest książka Marny Andrew Seana Greera, którą otrzymałam dzięki wydawnictwu WAB jeszcze przedpremierowo, natomiast premiera książki miała miejsce 25 marca, możecie już ją kupić. Jest to książka, która została nagrodzona nagrodą Pulitzera. Ja bardzo wielkie nadzieje wiązałam sobie właśnie ze względu na tę nagrodę Pulitzera. No bo nie wiem, czy pamiętacie, że na przykład Nagroda Pulitzera została przyznana takim książkom jak Godziny Michaela Cunninghama, o których już dzisiaj mówiłam, jak Droga Cormaca McCarthy'ego, jak wiele książek, które ja tak naprawdę bardzo cenię za bardzo dobry styl, za bardzo ciekawe tematy, za ważne tematy, które poruszają. I pomimo tego, że okładka książki Marny jest dość frywolna i nie wskazująca na głębokie treści, to spodziewałam się chociaż czegoś takiego zaskakującego, nietypowego. Natomiast dostałam książkę, która no, jest słaba tak naprawdę, jest słaba. Nic ciekawego nie powiedziała mi. Jest to książka, w której głównym bohaterem jest zbliżający się do 50-tki gej, który przed wydarzeniem, to znaczy przed ślubem swojego byłego, ucieka w podróż dookoła świata. No i podobno ma to być powieść o miłości, natomiast ja tam nie czułam za dużo emocji, nie byłam w stanie się w żaden sposób współczuć, współodczuwać z tym głównym bohaterem. Możliwe, że po prostu nie mamy wspólnych doświadczeń i tylko i wyłącznie z tego to wynika. Natomiast humor, który tutaj był taki prostacki i wysilony. Coś takiego jak wujek na jakimś weselu próbuje Was rozśmieszyć, to był taki właśnie tego rodzaju humor. Nic mnie tutaj nie poruszyło szczególnie. To była książka w porządku, którą można sobie przeczytać właśnie tylko i wyłącznie dla rozrywki i dla niczego absolutnie więcej. Są tutaj też jakieś odwołania do sztuki, do innych dzieł literackich, natomiast one są takie na przymus, mam wrażenie. Nie jest to książka, która według mnie przystaje do tych innych dzieł nagrodzonych Nagrodą Pulitzera, ale jeżeli macie ochotę, to polecam jako taką zwykłą, prostą i lekką rozrywkę i nic więcej. Ciekawa jestem, czy którąś z tych książek wyczytaliście. Prawdopodobnie większość z Was czytała Zimowlę. Dajcie znać, jak ona Wam się podobała, bo ja powiedziałam, że to jest tylko w porządku książka i nic więcej, ale wiem, że wielu osobom podobała się ona bardzo, więc może macie po prostu inne skojarzenia, inne przemyślenia. Jeżeli macie ochotę się tym podzielić, to zapraszam do tego. Ja mam profil na Facebooku, mam profil na Instagramie. Możecie ze mną się w ten sposób skontaktować. W obu miejscach jestem jako Fiszkowa Kartoteka i tak mnie szukajcie. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Po więcej zapraszam na kolejne odcinki, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie ten podcast w swojej aplikacji, wtedy żadnego odcinka nie przegapicie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć, cześć!